Ten film jest dłuższy i zarazem lepszy niż przewidują to branżowe standardy. Jedyną rzeczą, która mnie wkurwiła, jest powtarzana w materiałach promocyjnych liczba 168 godzin na rozwikłanie zagadki, co sugeruje zużytą formułę wyścigu z czasem. W samym filmie nikt nie korzysta ze stopera, a presja czasowa wynika z pogarszającej się pogody, a nie z ultimatum postawionego przez złoczyńców. Tajemnicze porwanie porusza lawinę kryminalnych wydarzeń w pewnym sennym miasteczku. Zanim dotrzemy do całkiem zaskakującego rozwiązania, zagłębimy się w obrzydliwościach, jakie skrywają fundamenty plebanii, dom pewnego świra oraz wyobraźnia posuniętego do ostateczności ojca. Gwiazdą obrazu jest detektyw Loki. Kreacja zmęczonego, nieco przetrąconego gliniarza zasługuje na uznanie. Miłym smaczkiem jest ucięte zakończenie. Czy warto pójść na ten film? Tak, to naprawdę pomysłowy thriller, po którego obejrzeniu już nie będziecie chcieli wysyłać swoich córeczek, nawet po papierosy do sklepu.